Witam, tu Scorpius. Dzisiaj filmik o tym, jak trenować strzelanie. Po to oczywiście, żeby strzelać lepiej, czyli celniej i szybciej. Będę mówił generalnie o Rainbow Six Siege, ale część z tych informacji przyda Wam się też w innych strzelankach. Najwięcej informacji będzie dla graczy z PC-ta, ale będzie też coś dla konsolowców, także zapraszam Was wszystkich. Witam ponownie. Rainbow to specyficzna strzelanka. Jak dobrze wiecie, po przegranym pojedynku czeka Was dłuższa przerwa aż do końca rundy i generalnie okazji do nauczenia się strzelania podczas gry na multi zbyt wiele nie ma. No, na rankedach wiadomo, na meczach zwykłych, na meczach casualowych trzeba być bardzo cierpliwym, bo przy pierwszym niepowodzeniu trzeba czekać do końca rundy, więc trzeba być bardzo cierpliwym, a tutaj nie do końca o to chodzi. O tym, że warto celność trenować, nie trzeba chyba nikogo specjalnie przekonywać, nawet jeżeli nie jesteście jakimiś bardzo hardkorowymi graczami, to wydaje mi się, że trochę uwagi warto na to poświęcić. Ja się o tym przekonałem na własnej skórze, po przenosinach z konsoli na PC-ta zacząłem grać od razu w multi, no i to się przeważnie kończyło dla mnie masakrą, także dopiero od niedawna zacząłem sobie trenować i muszę Wam powiedzieć, że z efektów jestem bardzo zadowolony, co wcale nie znaczy, że strzelam dobrze, więc możecie sobie odpuścić kąśliwe komentarze, ale to nie o to chodzi, żeby strzelać jakoś mega dobrze, tylko chodzi o to, żeby było lepiej niż było do tej pory i tak w moim przypadku wydaje mi się jest. I to wcale nie poświęcam na te treningi jakoś mnóstwo czasu, także też bym Wam to polecał robić, jeżeli oczywiście macie ochotę, a wydaje mi się, że u każdego, niezależnie od poziomu, na jakim gracie, jest miejsce na to, żeby być jeszcze troszkę lepszym. W momencie, kiedy nagrywam ten film, czyli w czerwcu 2017 roku, w Rainbow Six Siege nie ma niestety żadnego dedykowanego trybu do treningu strzelania. Niestety w innych grach, na przykład w CSGO, takich trybów jest mnóstwo, można sobie wybierać, przebierać. Tam problemu z tym nie ma żadnego. No tutaj najbliżej takiego trybu jest Terrorist Hunt. Ten tryb polecają wszyscy lepsi gracze, nawet gracze z Proligi też na tym sobie trybie trenują, więc to bym Wam też polecił. Możecie oczywiście grać w Terrorist Hunt i na konsoli, i na PC-cie. Drobne modyfikacje. Słuchajcie, tu nie chodzi o to, żeby skończyć misję, tylko żeby sobie po prostu ustawić tryb, najlepiej jakiś klasyczny, i po prostu biegać i strzelać. Macie tutaj dokładnie taką samą broń, odrzut, cele, mapy, czyli generalnie wszystko dokładnie tak jak w grze na multi. Można sobie trenować i szybkość, i celność. Część graczy poleca, żeby sobie wyłączyć tryb, żeby włączyć sobie tryb pojedynczy i po prostu trafiać w głowę. Tak da się oczywiście trenować celność, no nie da się tak kontrolować odrzutu, więc ja biegam po prostu sobie na full auto, nie przejmuję się zupełnie wynikiem, jak tam gdzieś wpadnę w jakieś te czwórki czy inne rzeczy, no to po prostu trudno i zaczynam grę jeszcze raz, więc to nie o to chodzi, żeby kończyć Terrorist Hunt, tylko żeby po prostu biegać i strzelać. No minusem jest to, że druty kolczaste, C4, terroryści z bombami potrafią skutecznie do takiego treningu zniechęcić. Przydałby się jakiś Terrorist Hunt bez tych wszystkich elementów, ale no niestety na razie takiego trybu nie ma. Można sobie poeksperymentować tutaj z czułościami różnymi, polem widzenia i tego typu rzeczami. Konsolowcy mogą sobie też poeksperymentować z różnymi czułościami. Ja na konsoli już co prawda nie gram, ale grałem i powiem Wam tyle, że moim skromnym zdaniem im mniejsza czułość, tym fajniej się grało, tym bardziej precyzyjnie się grało, ale to oczywiście kwestia indywidualna. Jeżeli znudzi Wam się Terrorist Hunt, a gracie na PC-cie lub gracie też na myszce na konsoli, to są dwie fajne stronki, które możecie sobie odpalić i tam sobie fajnie potrenować. Pierwsza z nich to Aim Booster. Linki będą oczywiście w opisie, ale starczy wpisać w Google Aim Booster. Tak ta stronka wygląda. Tu macie dwie zakładki, Challenge i Training. Wybieramy oczywiście Training czy Training, bo będziemy trenować. Macie kilka tutaj opcji, kilka trybów gry. Szybkość, precyzja, Twitch, podwójne strzały, sniping i tak dalej, reakcja. Wybieracie ten, który chcecie. No tutaj weźmy sobie
szybkość, można sobie dostosować też wielkość celu, jak długo cel ma być wyświetlany i tak dalej, albo po prostu zacząć grać. No i tak to wygląda, słuchajcie, chodzi generalnie o to, żeby po prostu tutaj strzelać w te, trafiać w te cele jak najszybciej i jak najwięcej ich tam trafić, jak się nie trafi kilka razy pod rząd, to jest koniec gry. Macie na końcu statystyki, jak trafialiście, w co trafialiście, ile razy nie trafiliście i tak dalej. No i to jest w sumie wszystko, jeżeli chodzi o ten tutaj trybik. Oczywiście można sobie ustawić na dużo szybciej. Można też włączyć sobie inną gierkę. Na przykład tutaj czas reakcji. Wtedy pojawiają się tylko tutaj jeden cel i chodzi o to, żeby jak najszybciej po tym, jak on się pojawi, po prostu kliknąć. Macie tutaj podany od razu po strzale czas reakcji w, no tutaj akurat nie ma, milisekundach, więc widzicie dokładnie, jak to wygląda. I w ten sposób można sobie trenować i szybkość, i celność, i różne inne rzeczy, więc tą stronkę Wam polecam. Bardzo prosta, ale bardzo, bardzo wydaje mi się pomocna i efektywna takie minigierki. No minusem jest to, że czułość jest taka jak na pulpicie, więc tak to jest. Ale gierka bardzo fajna i bardzo prosta. Druga stronka nazywa się 3D Aim Trainer. Tak wygląda. Zaczynamy trening i tutaj mamy dwie opcje. Albo desktop, albo dostosuj do gry. My wybieramy dostosuj do gry. Zaawansowane i tutaj wybieramy grę. Jak widzicie, gier jest mnóstwo, więc możecie sobie trenować i do Battlefielda 1, i do Battlefielda 4, i do innych gier, ale my oczywiście wybieramy Rainbow Six Siege. Ustawiamy czułość dokładnie taką, jaką mamy w grze Multiplayer. Multiplayer jest 0,02, o ile go nie zmienialiście w grze, to taki właśnie jest, 0,02, to trzeba wpisać. Pole widzenia, jakie tam macie, w moim przypadku 80 DPI myszki. Ekran DPI myszki również. I to jest wszystko, można zacząć już trening. Tutaj wygląda to bardzo podobnie do tej stronki wcześniejszej, z tym, że jest to w takim ala 3D i chodzi o to, żeby trafiać tutaj w te cele, które się pojawiają raz tutaj, raz gdzieś indziej. One są raz mniejsze, raz większe, więc taki efekt 3D się z tego robi. No i generalnie chodzi o to, żeby w nie tam po prostu trafiać i tyle. No ja teraz nie trafiłem ani jednego oczywiście, ale to nie o to chodzi, żebym trafiał, tylko żeby Wam pokazał, jak to wygląda. Możecie sobie też ustalić, jak te cele mają być duże, jak mają się szybko pokazywać, jak daleko mają się pokazywać i tak dalej. I tym podobne, to jest wszystko do ustawienia. Ja przeważnie, szczerze mówiąc, sobie po prostu odpalam tak, jak teraz jest i sobie tutaj do tych celi próbuję strzelać. I też na końcu macie statystyki pokazane, więc tak to wygląda. Jeżeli nie macie ochoty grać w Terrorist Hunt, to któraś z tych stronek może Wam, wydaje mi się, pomóc. Na rozgrzewkę ja tak czy inaczej polecam Wam przynajmniej jakieś jeden czy dwa Terrorist Hunty przed meczami, szczególnie rankingowymi. To wydaje mi się też bardzo, bardzo w grze w Rainbow Six pomaga. To było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że te informacje Wam się do czegoś przydadzą. Jeżeli tak, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam tradycyjnie na strumyki Rainbow Sixa i nie tylko, na Twitcha. To był Scorpius i do następnego.